Cześć, witam Cię serdecznie w następnym wideo na moim kanale. Jestem Tomasz Pawlik i dzisiaj pokażę Ci 5 prostych sposobów na uzyskanie 100 zł dziennie z dochodu pasywnego, a nawet więcej. Sposób numer pierwszy, zarabianie na YouTube. No i właśnie, moi drodzy, YouTube od pewnego czasu wprowadził opcje reklam, które są obowiązkowe. Jeśli nie płacisz subskrypcji na YouTube, to niestety te reklamy będą Ci się wyświetlać. No i czemu z tego całego tortu nie masz mieć kawałeczka dla siebie? Wystarczy, że staniesz się producentem zamiast konsumentem filmów. Czyli zaczniesz nagrywać to, co robisz na co dzień w życiu. Masz pracę kucharki? Zacznij nagrywać, jak gotujesz. Masz pracę mechanika? Zacznij nagrywać to, co robisz, czyli na przykład wymieniasz klocki hamulcowe. Jakakolwiek inna praca, możesz ją po prostu nagrać, podzielić się opinią, podzielić się tym, co robisz, czyli udokumentować to. Najzwyczajniej w świecie po prostu podzielić się opinią na dany temat i opublikować to po prostu w sieci. Więc moi drodzy, nic bardziej prostszego, wziąć do ręki swój własny telefon i nagrać to, co robisz. Oczywiście każdy zaczyna kiedyś na YouTube, każdy zaczynał kiedyś na YouTube i na samym początku no na pewno nie zarobisz jakichś ogromnych sum, no chyba że algorytm skoczy Ci już na pierwszym filmie i zaskoczy za pierwszym razem. Ale najzwyczajniej w świecie tutaj budujemy systematykę i cierpliwie budujemy swój kanał do przodu. Możliwe, że po tygodniu, miesiącu, roku zaskoczy Ci któryś film i z automatu Twoje wszystkie pozostałe filmy się wypozycjonują. No i właśnie, ile tu można zarobić na YouTube? Ja, moi drodzy, mam filmy, które zarabiają po 20-30 zł miesięcznie. No i teraz wyobraźcie sobie, że macie takich filmów 20, 50, 100, 200 filmów. No i teraz pomnóżcie sobie tą kwotę 30-20 zł za jeden film razy ilość filmów. Wychodzą ładne kwoty, prawda? No właśnie, więc czemu Ty miałbyś właśnie nie zacząć zarabiać na YouTube za pomocą zwykłego telefonu? No i tutaj, moi drodzy, nie musisz być ekspertem, żeby nagrywać. Ekspertstwo da się wyrobić w czasie, systematycznie i cierpliwie nagrywając po prostu i budując swój kanał na YouTube. Także pamiętaj, nie musisz być ekspertem. Każdy kiedyś zaczynał od pierwszego filmu. Często po prostu te pierwsze filmy są usuwane z danych kanałów, aczkolwiek każdy miał jakiś swój początek i każdy kiedyś zaczynał. Sposób drugi. Promocje w bankach i aplikacjach. Z pewnością słyszeliście, że banki dają Ci na przykład 50 lub 100 zł za założenie prostego konta. No i najzwyczajniej w świecie tych promocji jest dużo, dużo więcej, aczkolwiek nie wszystkie są tak publicznie rozprzestrzeniane za pomocą mediów takich dostępnych ogólnie, czyli telewizji czy radia. W większości przypadkach są to promocje online i takich aplikacji mamy naprawdę wiele, gdzie możecie zarobić powiedzmy od 10 do 30 euro czy też dolarów za założenie jednego konta. No i moi drodzy, jeśli chcecie wiedzieć więcej o takich ofertach, to napiszcie do mnie pod tym filmem, będziecie mieć link do mojego profilu bezpośrednio na Facebooku, napiszcie do mnie prywatną wiadomość, a z pewnością podeślę Wam co najmniej kilka takich ofert oraz podeślę Wam poradnik w postaci właśnie PDF-a, gdzie, jak się zarejestrować, gdzie znaleźć informacje i ile możecie właśnie na tym zarobić. Ale tylko podsumuję, ubiegły rok, czyli rok 2019, że robiąc sobie samemu, czy też samej takie aplikacje, te promocje, można było zarobić, uwaga, 5000 zł, robiąc sobie tylko i wyłącznie samemu takie aplikacje. Oczywiście tutaj też jest marketing i zapraszając osoby z naszego linku polecającego w takich aplikacjach, również dostajemy za osoby, które zrobią z naszego linku, również dostajemy po prostu tą nagrodę, czyli ten bonus. I tutaj uwaga, jeśli masz małżonka, czy też partnera, partnerkę, to przeważnie Wasze nagrody są mnożone razy 3. Czyli z 50 tysięcy robi się nagle 15 tysięcy złotych. Zapytasz, jak to możliwe? A no już Ci tłumaczę. Po pierwsze, Ty dostajesz za siebie bonus. Dostajesz za zaproszenie drugiej osoby bonus. No ale ta osoba, która zrobi, też dostaje bonus, więc jest automatycznie razy 3. Więc jest to naprawdę banalnie proste. Sposób numer 3, marketing i programy partnerskie. No i moi drodzy, w punkcie numer 2 już troszkę o tym wspomniałem, jest to nic innego jak polecanie danego produktu. No i teraz sobie wyobraź, że firma X ma produkt Y, no i za to, że Ty promujesz ten produkt Y swoim własnym linkiem polecającym, jeśli ktoś kupi ten produkt, dajmy na to, że ten produkt kosztował 1000 euro, a firma płaci Ci 10% marży, 10% prowizji, no to Ty dostajesz
100 euro za to, że ktoś kupił dany produkt. No nic prostszego, prawda? No właśnie, marketing jest, moi drodzy, jednym z takich podstaw cashflow. Robiąc marketing, po prostu budujesz swój cashflow niezależnie od sytuacji na świecie, niezależnie od sytuacji na giełdzie, niezależnie od czynników zewnętrznych. Po prostu marketing był od początku tego świata i będzie praktycznie do końca tego świata. Więc nie ma nic prostszego niż po prostu zarabianie na marketingu. Jeśli ktoś i tak ma kupić dany produkt, to czemu nie ma tego produktu kupić za pośrednictwem Ciebie? No i tutaj uwaga, im większa Twoja skala, tym większe Twoje zarobki. Załóżmy, że takich osób znajdziesz po prostu 10 w tydzień, no więc 10 razy 100 euro daje 1000 euro na tydzień. No i razy 4 tygodnie automatycznie w miesiącu masz 4000 euro prowizji w miesiąc. Naprawdę fajne wyniki, tak? No więc nic innego, moi drodzy, jak tylko przystąpić do marketingu i promowania jakiejś firmy. W rzeczywistości pamiętaj jednak o tym, że jak zaczniesz promować dany produkt, zaczniesz w ogóle tą drogę marketingową, to niestety, ale prawdopodobnie Twoje efekty będą słabe i musi minąć długi okres czasu, zanim nauczysz się sprzedawać. No chyba, że jesteś urodzonym sprzedawcą i nie będziesz miał z tym żadnych problemów, to wtedy gratulacje dla Ciebie. W każdym innym przypadku pamiętaj, że systematyka i cierpliwość robią swoje, więc niestety, ale przygotuj się na to, że pierwsze efekty, pierwsze Twoje wideo, pierwsze filmy, pierwsze sprzedaże będą niestety nie za bardzo udane, ale z czasem się rozwiniesz i na pewno z czasem przybierze to efekt kuli śnieżnej. Sposób numer 4, czyli dywidendy i akcje spółek. No i na pewno słyszeliście o giełdzie, że można kupić tam akcje takich firm jak Apple, Microsoft, Netflix, Ford, na przykład Tesla. No właśnie, i zarabiać na nich. No to nie jest aż takie proste, jakby się wydawało, bo gdyby takie było, to każdy by tutaj zarabiał. Najzwyczajniej w świecie większość ludzi kupuje na samych górkach, gdy jest głośno o danych akcjach firmy, gdyby po prostu poszybowały one w górę. Ale mało ludzi, bardzo mało ludzi, po prostu garstka ludzi kupuje akcje w dołku. A to jest najważniejsza kwestia, jeśli chcesz w ogóle zarabiać na akcjach, na tym, że je kupujesz i sprzedajesz, to kupuj w dołkach, czyli patrz po prostu na wykres mniej więcej, jak on się waha, patrz na wykres sobie roczny i ustaw sobie jakiś tam cel, target zakupowy, czyli po prostu poniżej tego spadku. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany i poczekaj, aż cena danej akcji spadnie po prostu do oczekiwanego poziomu. No i właśnie dywidendy to jest to, o czym już też wspomniałem. A dywidendy, moi drodzy, no to nic innego, jak po prostu dostajesz zyski za to, że posiadasz już jakieś akcje. Wiele spółek ma właśnie dywidendy, czyli płacą Ci za to, że kupujesz, że masz, że trzymasz ich akcje w swoim portfelu. Więc możesz sobie skupywać akcje i czekać, aż wzrosną, czyli sprzedać na zysku, bądź skupywać akcje i czekać, aż wynagrodzić firma za to, że je będziesz miał, czyli po prostu dać Ci dywidendę roczną, czy też miesięczną, no już tutaj w zależności od danej firmy. No i lecimy, moi drodzy, ze sposobem numer 5, czyli Forex, kryptowaluty i whisky. No i nie wymieniłbym tych rynków, gdybym po prostu sam tutaj nie inwestował. Ale pamiętajcie, że tutaj nie liczą się o tyle plotki czy szczątkowe informacje na tych rynkach, co po prostu odpowiednia osoba, odpowiedni mentor, który poprowadzi Was i powie, w co mniej więcej w danej chwili inwestować. Pamiętajcie jednak o tym, że wszelakie inwestycje wiążą się też z ryzykiem utraty Waszego kapitału. Ja na ten moment na przykład współpracuję z firmą, która za nas handluje na rynku Forex i ona istnieje od 2014 roku, więc mam w pełni zaufanie do tej firmy. No i na zwyczajnym świecie po prostu ja tylko liczę swoje zyski. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod tym odcinkiem oraz subskrypcję na moim kanale. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków z moimi przemyśleniami, czy też ze sposobami na zarabianie w sieci. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie zostawić subskrypcję, abyście byli na bieżąco w tym, co wstawiam na swój kanał. Zapraszam Was również do obejrzenia odcinka, który tutaj wleci właśnie za chwilę, do obejrzenia odcinka, jak wypłacam 28 tysięcy złotych z Bitomatu za pomocą po prostu telefonu. Także pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i zapraszam do następnego odcinka. Także trzymajcie się, na razie.